Tomasz Jarzębowski, były reprezentant Polski, no i gracz Legii Warszawa. Tu mamy już dwóch byłych kapitanów Legii w Suwałkach. Pomogli się panu zaaklimatyzować byli koledzy z Legii? Super, z tych reprezentantów to pan przesadził, bo to dwa występy były i to dawno temu i nieprawda. A faktycznie tutaj trener Kaczmarek grał w Legii, akurat też chodziłem na jego mecze, wtedy obserwowałem, kibicowałem wtedy Legii. Później z Jackiem Zielińskim też kibicowałem, bo później razem udało się nam zagrać. I no, ja też trochę tych występów w Legii mam. Więc no jest jakaś tam przeszłość legijna w Wigrach. Jeszcze młodzi chłopcy, którzy też tam liznęli trochę Legii, młody ekstraklasy, są tutaj w kadrze zespołu. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie po sparingach widzę, że drużyna potrafi grać w piłkę, chce grać w piłkę przede wszystkim. I mamy dobrych zawodników i liczę na to, że to się przełoży na ligę, bo te rozgrywki, mówię, ligowe o stawkę, to jest zupełnie co innego niż mecze sparingowe. Tu dochodzi presja, tak, jeszcze dodatkowo większa mobilizacja przeciwnych zespołów nasza, więc na pewno to będą inne spotkania niż te sparingowe, czy nawet te pucharowe. Właśnie puchar, w najbliższą sobotę spotkanie i to będzie, wszystko wskazuje na to, pana oficjalny debiut w Wigrach. Być może tak, no zależy od trenera, czy mnie wystawi w składzie. Ja jestem zdrowy, na szczęście się wyleczyłem i oby te kontuzje, oby to wszystko mi omijało, a będzie dobrze i na pewno już jestem głodny gry, bo tam ostatni mecz zagrałem bodajże 8 czerwca jeszcze w barwach Arki i chciałbym wystąpić na boisku. No i zobaczymy, ta forma powinna iść w górę z meczu na mecz. Występy w Arce Gdynia, ostatnie 3 sezony, no wie pan wszystko o pierwszej lidze. Czy już można jakieś porównań, no jak pan znajduje, czy Wigry dzisiejsze są w stanie w tej pierwszej lidze powalczyć? Czy wszystko wiem, to chyba nikt nie wie wszystkiego o tej lidze, bo to ta liga potrafi być zaskakująca, co pokazały mecze w zeszłym sezonie, gdzie my graliśmy o awans, a najwięcej punktów straciliśmy z drużynami, można powiedzieć, które spadły z tej ligi, więc na pewno... Myślę, że w tym sezonie ta liga też może być taka wyrównana. Jestem ciekaw Zagłębia Lubin, czy odskoczy, czy też będzie ciężej się im grało niż w Ekstraklasie, bo w tej lidze, powiem szczerze, się ciężej gra niż w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. I jestem ciekaw, jak sobie te Zagłębie poradzi. A my, no mówię, no nie chcę tutaj nic, no mówię, no jakiś tam wróżyć. Nic przypuszczać, bo tutaj po meczach sparingowych mógłbym powiedzieć, że będziemy w czubie tabeli, ale po tym co widziałem. Ale tutaj no, mecze ligowe to jest co innego i tu będzie można powiedzieć więcej po tych pierwszych meczach w tej lidze. Jak pan się czuje w Suwałkach, czy już w pełni się zaaklimatyzował? Tak, ja to się powiem szczerze, szybko aklimatyzuję w różnych miejscach. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Byłem w Bełchatowie, byłem w Legnicy z tych mniejszych miast, teraz jestem w Suwałkach, więc tutaj fajna jest grupa, skonsolidowana, fajne chłopaki, można powiedzieć, atmosfera super, no oby tylko wyniki w lidze poszły za tym i będzie wszystko okej.